Siemanko i witajcie w siódmym odcinku już z Ghost of Tsushima. Ostatnio uczyliśmy się tego niebieskiego ciosu. A dzisiaj zobaczymy co będzie, ale najpierw sobie zrobimy te poboczne zadanie, bo to jest jakieś drugie oblicze honoru. Więc sobie tu przejdziemy, zobaczymy co tam słychać. To gdzieś w tamtą stronę. Aż 830 metrów. A. Ej, sorry ziomek. Sorry, nie chciałem. Pomyliłem przyciski. Tu chyba nie trzeba, nie? A nie, tu trzeba po tym drzewie przejść. To i tak na po co gołałem w sumie. No jo. Dobra, lecimy. No ile pamiętam, to było na trójkąt i kółko, nie? Niebieski cios. Tak. No, to będzie dobry, dobre. Dobra, teraz możemy konia zawołać. Wkrótce odpoczniemy. Ruszamy, Kage! Kage! A tu co jest? Wyciągać broń! Prowokacja. Chłopie, do kogo? Do kogo? Szans nie macie. To niebiański ciągle zapanowany. Prosto. Nie wiem. Oni myślą, że mają jakiekolwiek szanse. Jak tutaj niebiański cios wjechał. Kaje koń. Tu jest. Żwawo, Kage! 620 metrów. Może po drodze jeszcze kogoś spotkamy. No i się nie myliłem. Dobra. Ten niebiański cios bierze nam ten. Ale zajebali ich. I to niepotrzebne było. Kto by się spodziewał? Jest jak jest. Tam się coś pali w ogóle. Dokładnie tak. Coś tam gore. A tu co tutaj leży? Jakaś śmierć. To niezłe dymy. Mogę ich prowokację? Mogę. Dowalczmy! Za Alif! Turki! No, dawaj. Najpierw co tego łukiem. Leży. Też. Biniasz. Mailą mi się przypisał. Dobra.
Oj, przepraszam. Ale katar coś mam. A jeszcze ktoś jest po drodze. Tu są. Tutaj są. Pokaż, na co cię stać! Gdzie jest staruszka? Uciuk! Są wokół, a na ruki! Co jest? Uwolnię cię. W komodzie doszło do rzeczy. Uwolnię cię! Dobrze, że przeżyłeś. Gdzie cię schwytali? Mieszkamy na wybrzeżu Kasinę. Wróg urządził tam sobie stocznię. Pewnie naprawiają statki. Przygotowują się do podboju. Nie wracaj tam, póki ich nie zabije. Twoja legenda, nadzieja ludu. Maksymalny poziom zdrowia. Nowa broń ducha. Bomba prochowa. Bomba dymna. Klejąca bomba. Dzwonek wieczny? Tak, niebezpieczny. Strażnicy sprawdzą każdy dźwięk. Kuranty mogą ich odciągnąć albo zwabić. Sorry. Czasami mnie ponosi. Jona robi przewrót lądując. Złodziejska sztuczka. Złodziejska sztuczka. Dobra. Ale nie leci za mną, nie ona? Nie. Nie chcę mi się niańczyć. A tam kiedy stoi? Jakbyśmy tak biegali od punktu do punktu, to... Dobra, prowokacja. Zmierzmy się! Nie wytrzymał chłop napięcia. Nie żyje. Na razie to ty nie żyjesz. Dawać rzeczy. Możemy łuk ulepszyć już. Na chuj nam ten łuk. Trzeba miecz ulepszyć. Metrów, to jest tutaj, o. Jak tu spokojnie. Co to jaki za miejsce? Tu spokój. Na 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 na. Muszę dziś przygotować kąpiel pana Jinroku. Przygotuj kąpiel. Zapasy. Dobra, śmigamy na chatkę. Open the door. Myślałam, że to pan Jinroku. Jesteś innym samurajem. Witam. Aha, z nią pogadać muszę jeszcze. Witaj. Innym samurajem? Nie słyszałeś o panu Jinroku? To legendarny samuraj. Chciałbym go poznać. Kiedy wróci? Wkrótce. Zapraszamy na obiad.
Może opowie jedną ze swych historii. Może tak, a może nie. Czekajcie, zapalę sobie. Wróciłem z niebezpiecznej wyprawy. Dobra. Meldowa, jestem cały. O, nie spodziewałem się gościa. Oczywiście, jesteś mile widziany. Dziękuję. Nie sądziłem, że inni samurajowie przetrwali. Ciężka bitwa, prawda? Plaże Komatsu skąpane we krwi. Okropny dzień. Walczyliśmy w Komodzie. Oczywiście. Wybacz, jestem zmęczony podróżą. Nabe, zaprowadzi cię do łaźni. Możemy kontynuować przy obiedzie. On coś kłamie. Proszę za mną, panie. Coś tu mi śmierdzi. Zaraz się go wyjaśni na pyrę. To jest ona, nie? Dużo wiesz o panie Jinroku. Mówi nam o wszystkim. Gdyby nie on, stracilibyśmy całą wyspę. Miał broń, gdy go spotkałaś? Oddał wszystko Tsushimie, poza koniem. Jest w stajni. Kąpiel poczeka. Chcę zobaczyć konia. Zajebał pewnie komuś. Zwykłe narzędzia, nic szczególnego. Koń pociągowy, nie widział walki. O. Chłop wciulatnie. Znam to siodło. Należało do pana Higuchiego. Jinroku to nie samuraj. Dowiem się prawdy. No i masz na chatę wjazd. Tędy idzie? Będzie szybciej. Gdzie Jinroku? Wyszedł, gdy poszedłeś do łaźni. To chyba coś ważnego. Znajdę go. Kajem mu kiś? Dobra, szedł. Kaj szedł on. Dobra, gonimy go. Chłop uciekł. Musimy pomówić. Nie uciekaj, głupcze! Jaki dobry. Stój! Zanim będzie za późno! Kajun ucieka. Nie chcę cię zabić! Przestań! Nikogo nie skrzywdziłem! Wyzywam cię na pojedynek! Chcesz walczyć? Tak! To jedyny sposób! Jeśli tego sobie życzysz, przyjmuję. Pojedynek przy onsenie w Kasinie. O, dobry jest. Śmierci się nie boi najwidoczniej. Się. Przepraszam! Powiedz, kim jesteś naprawdę. Nikim! Chciałem tylko przetrwać! Podszywasz się pod samuraja i szargasz imię klanu. Do tego wykorzystujesz te kobiety. Wiem! Proszę, panie, pozwól żyć! Nigdy tu nie wrócę! Precz! Jeśli znów zobaczę, że nosisz te zbroje, dokończę nasz pojedynek.
Dobry agent. Nikogo nie skrzywdziłem. Głupiec. Lepiej powiem kobietom prawdę. O, gościu nieźle ma rąbane w głowie. Najpierw mnie napoje. I tak będziemy z nim walczyć. I tak. Prędzej czy później. Co ja robię? Też musi skakać, jakby nie mógł się zatrzymać. Co sobie wali? Do żylnia chyba. No, ale niezły koleś. Naprawdę. Musimy powiedzieć. Hop. Pan Sakai, witamy. Siema. Jinroku nie był tym, za kogo się podawał. To żaden samuraj. A, więc się przyznał. Wiedziałyście, że kłamie? Wydawał się nieszkodliwy. Lubiłyśmy go. Mam nadzieję, że go nie zabiłeś. Żyje, ale nie będzie tu wracał. Powiem innym, że wyruszył na ważną misję. Radziłyśmy sobie bez niego. Teraz nie będzie inaczej. No, ale nikogo nie skrzywdził, nie? Dobra, możemy wyjeżdżać z tej chaty. Talizman cieni. Zmniejsza szybkość wykrycia przez wrogów o 10%. Nie chcę. Chyba, że go tu mogę dać. No i gitara. Dobra. Jakaś misja szybka. Mogę tutaj lecieć niż stocznie. Dobra, to tu lecimy. Ja na chwilę zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się, jak już będę na miejscu. Dobra, jestem. Do miejsca zostało nam tam 30 metrów, więc możemy obczaić, co tutaj słychać. Terytorium Mongołów. Ale możemy to po cichu zrobić. Kto on jest? Tam jest. Kurde, mógłbym strzały sobie zrobić. Oj, zobaczmy, zobaczmy. Broń, amunicja. Mogę. Czy nie mogę? Nie mogę. Dobra. I tam z nim. Od tyłu go zajdę. Po cichutku, po cichutku. Ora, tu jest drugi. Mogę go od razu zabić? Tak. Ale fart w ogóle. Tu jest jeden. Dobra. Nikogo nie ma w pobliżu. Właśnie tak wygramy. Cały z krwi jesteś, ziomek. Tu jest dwóch. Nie. Tą flagę muszę zajebać, no. Ale tu gdzie miałem... Nie! Arvo, ja sam B. Dobra, chyba nikt się nie kapnął. Trochę mnie poniosło. Bo mi się te przyciski mylą w ogóle. Ale nic. Nic się nie stało przecież. A to... Aha. Jedna z 80. Super. Otworzyłbym ci, ale ty za szybko uciekniesz. Trzeba teren wyczyścić. Wyczyścimy i cię puścimy wolno.
Dobre. Tu sobie wejdziemy. Albo tu jest dwóch. Tu jest jeden. Nie mogę. Ten chłop mnie tam widzi. No dobra. Nieźli. Dobra. Chodź. Tu jest ich dwóch w ogóle. Halo? Co oni się tam modlą? Podejdź tu. Nie kusum tańca! Dobra. Za długo. Cyk. Nie ma co się pieprzyć z nimi. O, ten jakiś bogaty. Są te nożyki do rzucania, ale ja w ogóle nimi nie rzucam to. To nie wiem po co mi są potrzebne. Dobra, uciekaj. Już mogę ich puścić. Jeszcze tu ktoś był, nie? A ty co miałeś? Tu jest tylko dwóch. Jeden. Ten nigdy mu odpisał, he? Patrzysz, Perisy! Dobra. Krótko i na temat. Trzeba zebrać. Jeszcze też żelazo. Dobra, możemy iść. Ile ich tu jeszcze zostało w ogóle? Dwóch tam. Dwóch tu, trzech. O, jeszcze trochę. To była złota strzała. Swoboda! Jaka panika w ogóle. Zum
Łatwo, łatwo. Chłop co ryczy. Co się tak podniecasz? Tutaj jest dwóch. Ora, nie ma co. Biedny koleś, nie ma ucieczki na mnie. Dobra. Nie ma co się czaić, będziemy się 3 dni tu czaić. Tu trzeba szybko, pyk na temat. Skutecznie. Wszystko? Ten też miał zapasy. Tu jest żelazo. Halo? Oj, udokek czaharta! Oj, chyba rękę stracił. Oj, udokek czaharta! Postawa wody. Wow. Co nam daje postawa wody? Postawa wody jest wyjątkowo skuteczna przeciw wrogom uzbrojonym w tarczę. Trójkąt, 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 łamacz tarcz. Przytrzymaj trójkąt, a następnie wciśnij trójkąt, trójkąt, aby wykonać nawałnicę cięć. No dobra. Namówiłeś. Macie coś dobrego dla mnie? Zostałem wrogiem, a kto tu jest? Halo? Że oni się nie boją. W sumie nie mają wyjścia, bo i tak bym ich zabił. Chyba wszyscy, nie? Mogę schować miecz? Dobra. Tu. Jeszcze ten, ale się tu w ogóle ten. No. Dużo rzeczy żeśmy zebrali. Na pewno coś będzie szło naprawić. A czy ulepszyć? To wszystko, nie? Zniszcz zapas czarnego prochu. A gdzie jest ten zapas? Nie mam pojęcia. Może na wierchu kajś. Nie, ale żelazo jest.
Co już? W cel przewodniego wiatru. Czyli jeszcze ktoś tu jest gdzieś. Chyba na to wychodzi, no bo nic nie mogę zrobić. Halo? Ktoś tu jeszcze jest. Albo nie ma. Nie wiem. Kogoś pominąłem. Nie wydaje mi się. Wszystkich żeś zabił. Dobra, tu byliśmy. O to chodzi? Czy nie o to? Nie wiem, nie mam pojęcia już. Dobra. Uznajmy, że kto przeszedł, bo nie wiem, gdzie jest reszta. A nie wykonałem tutaj zadania, bo zniszcz stocznię. Dodatkowo zabij wroga, zniszcz zapasy czarnego prawa. No to żeś zniszczył, nie? Chyba tego tu nie ma. Dobra. Uznajmy, że to jest zrobione, także i tak będziemy się żegnać, bo już jest koniec odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subskrypcję. No i jutro się pojawi kolejny odcinek. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Nauma.